skorzystam z wtyczki do Chroma, która się nazywa Black Menu. Wszystkie, for Google, wszystkie te rzeczy znajdą się w opisie filmu. Jeśli ktoś używa oczywiście Firefoxa czy Opery, to również odpowiednie linki umieszczę, bo to jest też po prostu ułatwi znalezienie. Wystarczy tylko ją zainstalować, by korzystać. Korzysta się w sposób bardzo prosty. To jest taka tęczowa, powiedzmy sobie, ikonka na mojej przeglądarce, którą się rozwija w ten sposób. Proponuję zacząć od tego, by sobie ją dostosować, gdzie oczywiście tutaj ikona na koła zębatego zawsze oznacza układ pewien lub i po prostu dajemy sobie, przesuwając na prawo, bierzemy i wrzucamy. Jeśli chcemy coś usunąć, to oczywiście usuwamy aplikację. Tu tych aplikacji jest bardzo wiele. Ja przygotowałem sobie akurat w tym wydaniu przeglądarki coś, co służy mi do pracy w szkole, bo są tu rzeczy najbardziej potrzebne z mojego punktu widzenia. I kończę. Może jeszcze blogera chciałem dodać, bo on będzie mi potrzebny do pokazania dzieciom pewnych spraw na zajęciach. I kiedy zakończyłem już cały proces, po prostu kończę. Tak, teraz kiedy mam wybrane, mogę sobie zobaczyć podgląd tutaj. Tu są akurat formularze, czyli testy wszystkiego rodzaju, które można robić sobie, rejestrowanie, teksty z lektur i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy potrzebuję sobie sprawdzić plan lekcji, również mam go tutaj, mogę go edytować z tego poziomu. Jeśli natomiast interesuje mnie praca od razu w aplikacji, po prostu wybieram sobie odesłanie, odnośnik i ten odnośnik już i sprawia, że mogę od razu pracować. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja pomogła. W razie pytań oczywiście proszę pisać w komentarzach. Na pewno postaram się całą sprawę rozjaśnić w razie jakichkolwiek wątpliwości.